Pani. Jakiegoś konkurenta. Czy to by trzeba było zrobić? Tak, słucham. Dzień dobry, pani. No. 100 zł, 100 zł, droga pani. No to tak jak pani mówiłem, no, zleciała ten wieniec z tego pębna. Bo tam uszkodziła się zapadka i po prostu to odbiło pani i to tam w ten sposób się zrobiło, no. Także poprawiłem te wady pani. Nie, dlaczego ma się zdarzyć, no. No proszę pani, no i wyrobiła się zapadka, no. Także. No, bo to jest chińskie badziewie, no, droga pani, także to nie jest żadne niemieckie, tylko chińskie, no, a te chińskie wyroby to się nadają. W tej chwili jest taki boom troszeczkę na te zegarki takie mechaniczne, dobrej klasy. Także ludzie teraz przynoszą tamte nawet dawne te radzieckie zegarki, to też ludzie wynajdują z szuflad. Też jest jakaś taka moda, że to noszę, bo to pamiątka PRL-u. Dobrze. Niech będzie i taki boom zawsze. Ja jestem od tego, żeby zrobić. Jak ktoś lubi to, no to... Co prawda niektórzy to już nie lubią tych mechanicznych, bo to trzeba pamiętać codziennie, żeby to nakręcić. W miarę regularnie, bo to są z reguły zegarki dobowe. No tak, elektronika, no to weszła, to już nie pamiętamy o nakręcaniu zegarka. Zawsze w miarę dokładnie trzyma czas. No i tak to biegnie wszystko. On jest nakręcony w tej chwili? No, nakręciłem go, no. Żeby chodził, nie? Nie, no dobrze, dobrze. Mam gdzie zjąć? Nie. Zdejmę wahadełko dla pani. Tak, bo jak będę niosła, to się... To się poprzestawia pani. Przestawiam. Daję wahadełkę, kluczyk. Pożycz mi 20 zł, dobrze? Bo ja idę, jadę na wieś. Dzisiaj? A, tak, teraz już się wybrałam. I dlatego, że mam kartę, ale nieraz się zaczyna ten bankomat i trzeba stać w okienku. I tego, przepraszam cię bardzo. Dobra. No i tego. Dobra. I, a ja nie chcę już siedzieć tam, bo to trzeba w kolejce siedzieć do kasy. Dobra. I jak przyjadę, to cię oddam. Okej. Okay. Szerokiej drogi. No, dziękuję bardzo.
zawód nasz jako taką zanika, no, nie ma co tu ukrywać. Jak mówię, ja się znam się na tych mechanicznych zegarkach, także no, sporo mi to przynoszą ludzie, także no, jest to wielka frajda, który zegar, który ma ze 100 lat i się uruchomi go, no to jest no, super, no, zaczyna odżywa, no, także jakby po prostu reanimacja. Nie pasuje? Nie, wiesz, bo on dostaje impuls tam co 20 sekund, chcę zobaczyć, że on się wzbudził i rusza. On nie ma sekundnika, ten twój zegareczek. Nie, jest taki, wiesz, nie widać, że on tam od razu... Bardziej ostrogny niż zegarek. Co on by startował, Ewa? Startował. Już się do niego przyzwyczaiłam, także już ta godzina dla mnie to tam 2 minuty w tą, nie w tą, to nie liczę. Tylko się podpiszę, że to moje. Ludzie są przyzwyczajeni do swoich przedmiotów, także nieraz są naprawdę już takie zdezolowane te koperty i tak dalej, ale nie no. Proszę o założenie, no to proszę bardzo. Nieraz pod, no, już jest bardzo już taki zniszczony. To namawiam klienta, no trzeba już nowy kupić, bo już koperta jest dziurawa, kurzy się to wszystko i tak dalej. Bo... Jeszcze zegarek. Wchodziłem do szkoły, to chyba była druga klasa. To już wtedy dostałem taki chodzik z taką dużą tarczą. Była bardzo zniszczona, wiem, że robiłem to na Bristolu, tą tarczę, ładnie wszystko, tu, minutki, wszystko pod kątem, ładnie tym tuszem to nakreśliłem, ładne te cyferki, wszystko, po prostu na tą starą tarczę nakleiłem. No, oczywiście ten chodzik zreperowałem, wyczyściłem, także sąsiad, bo to było na Filtrowej, i sąsiad był zadowolony, że ma nowy zegar. Jak pani widzi, tych kółek jest w tym zegarze sporo. Także tu trzeba troszkę tu wiedzieć, jak to ustawić, te bicie. Bo to jeszcze prosto można powiedzieć, zegar jest, ale są jeszcze zegary kwadransowe, co 15 minut jeszcze biją. Także to jeszcze trzeci napęd jest, także no, są bardziej skomplikowane, także mówię, te zegary są pracochłonne, także dlatego trzeba poświęcać więcej czasu. No ale to potem jest frajda, że takiego staruszka się ożywi i ma tą swoją duszę na nowo i cyka.